Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam widzów, witam internautów. Poniedziałkowa rozmowa dnia, a dzisiaj w naszym studio gościmy Panią Annę Pych, prezesa Fundacji Będzie Dobrze. Witam serdecznie. Witam Państwa. I Pana Macieja Rogóża, radnego Nowego Sącza. Witam również. Witam serdecznie. A będziemy rozmawiać o pewnych akcjach pomocowych, charytatywnych, które już gdzieś tam przez kilka miesięcy mają miejsce. One się toczą, porozmawiamy o szczegółach, o tym, jak to teraz wygląda. Pierwsza, a w zasadzie zaczniemy nieco od końca, bo druga akcja, o której chcielibyśmy powiedzieć, to jest pomoc, czy pomysł jakiegoś zorganizowania pomocy dla osób, które są pogorzelcami. To jest rodzina z Nowego Sącza. Czy moglibyśmy tutaj coś więcej powiedzieć, jak do tego doszło i jak ta pomoc ma wyglądać? Fundacja podjęła decyzję o tym, że będziemy wspierać rodzinę z Nowego Sącza, a dokładnie z osiedla Poręba Mała. Mam na myśli rodzinę państwa Janik. 11 września w bardzo tragicznych okolicznościach spłonął warsztat samochodowy, czyli główne źródło utrzymania dla całej rodziny. Tam pracowała głowa rodziny, czyli pan Mirosław. Mogę dodać, że z pomocą dobrych ludzi udało się odbudować częściowo warsztat. Natomiast właśnie tą tragiczną sytuacją było również to, że nie tylko sam warsztat spłonął, ale również wszystkie narzędzia, maszyny, a także remontowane samochody. I to naraziło na kolejne środki w postaci właśnie takich problemów tęże rodzinę. A czyli rozumiem, że po prostu to są jakieś obciążenia, które trzeba będzie spłacić, tak? Tak, poniekąd tak. My wyszliśmy z taką inicjatywą pomocy odnośnie pomocy rzeczowej, czyli apelujemy do wszystkich firm, przedsiębiorstw, również do sklepów związanych właśnie z częściami, z maszynami tutaj wszelkiego rodzaju samochodowymi, aby wesprzeć i przekazać te właśnie najpotrzebniejsze maszyny, narzędzia, którymi po prostu pan Mirosław musi pracować, których musi używać do naprawy samochodów. Ja może wspomnę, jakie są to narzędzia. Przede wszystkim zależy nam na kluczach udarowych, pneumatycznych, miernik prądu, tester diagnostyczny, elektronarzędzia różnego rodzaju, a także podnośniki, tablice narzędziowe. Tak naprawdę wszystko to, co jest potrzebne do tej pracy. Ja również mam zdjęcia z tego tragicznego dnia, mogę tutaj pokazać Państwu. To jest zaraz po tym, jak spłonął warsztat samochodowy. No niestety spłonął całkowicie. Nie zostało dosłownie nic. Tutaj również pokażę te samochody, które były remontowane przez pana Mirosława. No. Tak właśnie to wygląda. I mamy nadzieję, że z tym nowym rokiem będzie ta pomoc kontynuowana, bo tak jak podkreśliłem, bardzo wielu ludzi przede wszystkim z osiedla Poręba Mała, ale również okolicznych osiedli i innych miejscowości pomogli, ale niestety, żeby to wszystko funkcjonowało tak jak przed tym zdarzeniem, to są potrzebne właśnie te maszyny, o których wspominamy. Z czego utrzymuje się ta rodzina obecnie w tej chwili? To znaczy teraz pan Mirosław wrócił już do takiej doraźnej pracy, ponieważ udało się szybko odbudować w części ten warsztat i tak naprawdę te prace, które jest w stanie na dzień dzisiejszy wykonywać, to po prostu wykonuje. Czyli apel do firm o to, aby to, co jest potrzebne w takim warsztacie samochodowym, to, co jest potrzebne do pracy, mogła przekazywać, tak? Jeśli chodzi o jakąś koordynację tej akcji, to kto się może zgłaszać, gdzie się może zgłaszać, jak was szukać, no, gdzie my, to dostarczać? My umieścimy informacje na temat koordynatorów akcji na naszej stronie internetowej. Przypominam www.będziedobrze.pl. I tam głównym koordynatorem akcji będzie tutaj Maciej Rogóż. I tam będzie podany również mail do koordynatora i mail do nas, także będziemy odbierać i jeżeli ktoś napisze do nas, to będę tutaj przekierowywać do Maćka, on tutaj już tą sprawą się zajmie. Jakaś lista tych rzeczy? Lista również będzie umieszczona, tak? Z dniem dzisiejszym tutaj będziemy to umieszczać. Ja może jeszcze dodam tak na koniec, że jeżeli osoby, które nie posiadają narzędzi i maszyn, ale chciałyby natomiast zakupić
i podarować taki prezent noworoczny, to też bardzo prosimy o takie zgłoszenia. Do Was też. Do nas oczywiście. Mhm. Kontakt, wiemy gdzie szukać, wiemy gdzie szukać kontaktu, gdzie szukać informacji. I to jest jakieś macie ramy czasowe, w których chciałoby się to zamknąć, żeby ten warsztat zaczął już funkcjonować, żeby ta rodzina mogła wrócić do takiego normalnego życia? No na pewno jak najszybciej, bo im wcześniej to wszystko zostanie zorganizowane i zebrane, tym rodzina będzie mogła funkcjonować tak jak sprzed tutaj tej katastrofy, można tak powiedzieć. Natomiast mamy nadzieję, że wszystko będzie przebiegać sprawnie. Natomiast wiemy, że tych różnych akcji na terenie naszego miasta i w ogóle na terenie całej Polski jest bardzo dużo. Spotykamy liczne tragedie, dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni, będziemy wdzięczni, jeśli Państwo zaoferują jakąkolwiek pomoc, aby wesprzeć właśnie te nasze akcje, którymi zajmuje się akurat nasza fundacja. No właśnie, tutaj gładko przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do tej drugiej, a w zasadzie pierwszej, bo ona chronologicznie patrząc na czas, to rozpoczęła się dużo wcześniej. To jest akcja odbudowy domu dla pani Doroty, która została sama ze swoimi dziećmi. Już kilka razy informowaliśmy również naszych widzów, internautów o okolicznościach tego, ale gdybyśmy mogli przypomnieć, jak udało Wam się skontaktować z tą panią, to jest rodzina mieszkająca w Trzeczewinie. Tak. Jak się udało Wam, Waszej fundacji, do niej dotrzeć i skąd wiedzieliście o tym w ogóle, że tam pomoc jest potrzebna? Tak naprawdę pani Dorota Góra z Trzeczewiny jest osobą bardzo skromną i na pewno sama nie poprosiłaby o pomoc, gdyby nie wsparcie niezwykłej osoby, której nas dzisiaj tutaj nie ma, z nami nie ma, pani Joanny Wąsowicz-Zagórskiej. Pani Joanna jest nauczycielką jednej z córek pani Doroty i właśnie ona tak naprawdę już od momentu, kiedy zachorował mąż pani Doroty, opiekowała się rodziną. Opiekowała się w postaci tego, że organizowała nawet takie akcje jak Szlachetna Paczka, właśnie w szkole, czy tam mobilizowała sąsiadów. I od tego tak naprawdę się zaczęło. I po śmierci męża pani Doroty i jednego z bliźniaków, bo tak naprawdę wszystko stało się w jednym czasie, pani Joanna postanowiła wesprzeć swoją osobą tak naprawdę, wiedząc, że samodzielnie nie jest w stanie sobie poradzić, po prostu przyszła i poprosiła mnie o pomoc. Z racji tego, że się znamy, postanowiła spróbować, czy fundacja nie podejmie się takiego dużego, bardzo dużego wyzwania. Do tej pory, szczerze powiedziawszy, zajmowaliśmy się innego rodzaju akcjami i nigdy budowy domu się nie podejmowaliśmy. Zazwyczaj jest tak, że organizacje działające tutaj na terenie naszego regionu dzielą się różnymi rolami, prawda? Jedna organizacja pracuje, stricte zajmuje się niepełnosprawnymi, inne akcje pomocowe, inne akcje społeczne. Jest też organizacja, która buduje domy, prawda? Więc jak gdyby pomagamy sobie wzajemnie, nie wchodząc sobie w drogę, prawda? Natomiast ta sytuacja była dosyć wyjątkowa, dlatego że pani Joanna Zagórska poprosiła fundację, która właśnie zajmuje się budową domu, zresztą o tym ze mną rozmawiała. Natomiast terminy, organizacja ma bardzo, bardzo odległe, prawda? Nie buduje przecież jednego czy dwóch domów, tylko te terminy, prawda, są też latami już zaplanowane. Więc zdecydowaliśmy się z racji tego pomóc tutaj pani Dorocie. Na początku wydawało nam się to bardzo trudne, bo tych potrzeb było dużo, zwłaszcza zebranie środków materialnych w postaci pieniążków. I obawialiśmy się, że też nie będzie wystarczająco osób do pracy, bo tutaj jednak najważniejsze są ręce do pracy. Zdajemy sobie sprawę, że firmy różnego rodzaju, firmy budowlane, mają również prace zaplanowane, też dużo, dużo do przodu i nie są w stanie zrezygnować, żeby po prostu nam budować dom, prawda? Muszą pewne swoje zlecenia
swoich zleceń pilnować. No tym bardziej, że jesteśmy w dobie pandemii i był taki czas, kiedy w zasadzie no, stanęły te firmy również budowlane i wykonawcy, i podwykonawcy, i był taki czas przestoju, to trzeba nadgonić pewno, tak sobie myślę. Zdecydowaliśmy się na budowę, tak naprawdę wszystko, cała nasza akcja ruszyła w wakacje zeszłego roku, tak naprawdę w lipcu. I w momencie, kiedy opublikowaliśmy pierwszy materiał na naszej stronie internetowej, w ogóle przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, jaki był odbiór ze strony nie tylko mieszkańców Trzeczewiny, ale w ogóle całego Nowego Sącza i okolic. Mieliśmy tak dużo wyświetleń, że tak naprawdę nigdy na naszej stronie, pod żadnym postem, tyle wyświetleń nie było. To było niezwykłe zainteresowanie. Zmobilizowała się tak naprawdę cała Trzeczewina. Dostaliśmy mnóstwo maili, że jeden, że drugi, trzeci, dziesiąty, prawda, przyjdzie, pomoże. I tak naprawdę z każdym dniem, kiedy dostawaliśmy te maile, to wszystko zaczęło nas tak naprawdę napędzać do działania. Im więcej osób do nas dzwoniło i pisało, tym bardziej nam się chciało działać. I widzieliśmy, że od momentu, kiedy uruchomiliśmy już zbiórkę na zrzutka i też uruchomiliśmy konto, subkonto dla pani Doroty, to tych pieniędzy z dnia na dzień robiło się coraz więcej, coraz więcej i te wpłaty są nadal. I te wpłaty nie są małe, bo niektóre firmy wpłacają po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obecnie, może za chwilę Maciek powie na temat finansów, obecnie mamy około 140 tysięcy złotych zebranych na subkoncie. I tych pieniędzy tak naprawdę przybywa cały czas. Ale prace postępują cały czas i jeszcze trochę przed nami jest do przejścia, żeby ta rodzina mogła się wprowadzić. Natomiast chciałam jeszcze zaznaczyć, że to jest tak naprawdę budowa domu od początku. Bo przed śmiercią mąż pani Doroty, tak naprawdę oni mieli plany, żeby coś zacząć budować. Mimo tego, że było bardzo ciężko, ale z tego, co pani Dorota opowiadała, to chcieli krok po kroku. Zresztą jej mąż był niesamowicie człowiekiem dobrym, pracowitym. On nikomu nie odmawiał. On zawsze chodził od jednego do drugiego, pomagał. Czasem bezinteresownie, wiele rzeczy robił bezinteresownie. Nie bał się tak naprawdę żadnej pracy. I przez to ludzie właśnie mają do niego po śmierci tak straszne, jakby to nazwać, wdzięczność, prawda, wdzięczność, że przychodzą i nie pobierając żadnego wynagrodzenia pracują sąsiedzi czy też znajomi na budowie. I to jest coś niesamowitego. Ja ostatnio, bo przed świętami Bożego Narodzenia pojechałam na budowę, żeby zobaczyć, jak postępują prace i tam dwaj panowie pracują. I spytałam ich, zimno panowie, jak tam się pracuje, a oni mi powiedzieli, wie pani co, przyszliśmy tutaj dzisiaj i będziemy pewnie cały tydzień pracować, bo tak naprawdę chcemy coś zrobić i dać od siebie. Tyle dostaliśmy dobrego od tej rodziny, że nie weźmiemy ani złotówki. I tak się człowiekowi ciepło robi na sercu, jak słyszy takie słowa, że są dobrzy ludzie. A proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ta budowa? Obecnie jesteśmy uzależnieni od pogody. Dach jest ocieplony. Chcieliśmy zamknąć, tak naprawdę już wstawić drzwi, okna i teraz to będzie wykonywane, bo zaraz na początku roku miało być wykonywane. Czekamy, żeby to zrobić. No i niestety ta wilgoć musimy się pozbyć wilgoci, żeby zacząć tynkować i cokolwiek robić w środku. Więc jak te okna tylko w najbliższych dniach będą wstawione razem z drzwiami, to będzie proces, prawda, wietrzenia tego, żeby nie było wilgoci. Są już ekipy, które zgłosiły się do prac wykończeniowych, ale tak jak mówię, wszystko musi wyschnąć, więc to musi być troszeczkę czasu, bo zdajemy sobie sprawę, że jak zaczęlibyśmy teraz tynkować, to wydaje mi się, że to byłoby bezcelowe, bo później ten tynk po prostu by odpadał. Jesteśmy uzależnieni od pogody, żeby było po prostu ładnie, żeby było sucho,
Żeby wszystko ładnie w środku wyschło i po prostu będziemy robić wykończenia. Czego potrzeba w takim razie? Bo mówi Pani, że to jest ten stan surowy, będzie za chwilę zamknięty, tak? Czy już jest zamknięty. Natomiast każdy, kto budował dom, to zdaje sobie sprawę z tego, że te sprawy związane z wykończeniem są często dużo droższe i dużo bardziej kosztowne niż sama budowa, samo postawienie tego domu. Więc czego potrzeba tutaj? Czego oczekujecie? To znaczy przede wszystkim brakuje w dalszym ciągu tych wykonawców od tych prac wykończeniowych, prawda? Tak jak Ania wspomniała, zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele firm ma już zaplanowane prace na kolejne lata. Niemniej jednak to jest taka nasza prośba, taki apel, aby chociaż niektórzy zgłosili się i pomogli w takich doraźnych właśnie pracach wykończeniowych, takich jak malowanie, tynkowanie i różnego rodzaju akcje. Ja sobie przypominam, jak rozpoczynaliśmy tę akcję, było bardzo wielu sceptyków. Nie uda się Wam i tak dalej. To są ogromne koszty, to są ogromna praca. Niemniej jednak właśnie z pomocą nowosądeckich mediów, również właśnie za co dziękujemy Państwa redakcji, w nagłaśnianiu tego problemu, tego właśnie tej akcji, udało się zebrać ogromne fundusze, prawda? Ania wspomniała, że jest to około 140 tysięcy złotych. My staramy się te pieniądze oszczędzać na ile możemy, dlatego też pomoc ludzi dobrych woli, którzy nie biorą pieniędzy za aktualne prace, pomaga nam w tym, żeby te aktualne pieniądze, które zbierzemy, właśnie przeznaczyć na wykończenie wnętrz, które będzie, trzeba sobie jasno powiedzieć, bardzo drogim zabiegiem. Więc oczywiście zbiórka nadal trwa, można wpłacać te pieniądze, można również przekazywać różnego rodzaju inne rzeczy, chociażby właśnie rzeczy, które wykorzystamy potem w wykończeniu samego domu. I mam nadzieję, że ten rok będzie takim rokiem, który już zakończy cały ten etap i rodzina będzie mogła się wprowadzić do nowego domu. A tak konkretnie na przykład, gdybyście mogli powiedzieć, jakich firm potrzeba, tak? Czy to są jakieś firmy, które będą kładły tynki, gładzie, nie wiem, panele i tak dalej, i tak dalej. Co tak najpilniej jest potrzebne, przepraszam. Co tydzień na naszym Facebooku jest tak zwana aktualizacja i informacje, które są przekazywane z budowy. Czyli tam dajemy co tydzień zdjęcia, na jakim etapie jest budowa i co i czego potrzebujemy w chwili obecnej. I to w każdy weekend staramy się aktualizować. Natomiast jeśli chodzi o firmy, mamy kilka firm, które się zgłosiło, że będą zajmować się właśnie tynkowaniem, że będą zajmować się malowaniem, tylko tak mi się wydaje, że nie będą to jak gdyby wystarczające siły. Dlatego chcielibyśmy prosić, wiem, tam do podłogi jeszcze zgłosiła się jedna firma. Mamy też osoby, które będą nam wykonywać meble na zamówienie. Nawet są to sąsiedzi, którzy są przyjaciółmi też właśnie zmarłego pana Góry. Natomiast bardzo byśmy prosili o wykonawców jeszcze, jeżeli chodzi o tynkowanie, bo to na pewno, i na pewno malowanie. Bo to są prace, elektryka, to na pewno. Czy to jest duży dom? Jeszcze może zanim przejdę do następnego pytania, bo tak gdybyśmy mogli powiedzieć to ogólnie po prostu, jakiego rodzaju to jest dom, czy duży, jakie tam pomieszczenia się znajdują, bo warto też chyba w tym miejscu przypomnieć, że to jest duża rodzina, bo to jest matka samotnie wychowująca, ale siódemkę dzieci. Siódemkę dzieci, tak. I to są dzieci w różnym wieku. Od najmłodszego, który ma 2 latka, tak? To jest ten jeden z bliźniaków. Tak, jeden z bliźniaków i po uczennicy szkoły średniej. Także to tutaj jest duża rozpiętość. I obecnie oni się są w takim... W jednym pomieszczeniu, tak naprawdę, w jednej sypialni. Natomiast oni mają jedną sypialnię, natomiast ten mały śpi jak gdyby w kuchni razem z mamą.
Natomiast uczą się przy jednym stole w systemie zmiennym, prawda? Czyli gdzieś tam jedna się pouczy, prawda? Reszta rodzeństwa czeka i potem następne. Dlatego to jest niezwykle zdyscyplinowana rodzina. Ja po prostu byłam w szoku, jak byłam tam pierwszy raz, jak te dzieci potrafią być niezwykle, nie tylko zdyscyplinowane, ale grzeczne i pomagają swojej mamie. I oni wiedzą, że wtedy mogą robić to i to, ale i tego nie mogą robić. No, to jest niespotykane, jak oni potrafią się szanować, jak wspierać się wzajemnie, pomagać sobie i pomagać tej mamie. Mama, no... Bardzo się cieszę, że ma takie wsparcie. Ja się wcale nie dziwię, bo tyle dzieci przeżyły, prawda, wydarzeń już od najmłodszych lat, a potrafią takie wsparcie dać swojej mamie. To jest niezwykłe. Natomiast teraz to prawda, no nie ma już gdzie czego włożyć do domu. Nawet jakby się chciało, ludzie dzwonią, że chcą przekazywać jakieś meble, jakieś ubrania. Nie, tego absolutnie nie potrzeba, nawet nie ma gdzie włożyć. Pani Dorota jest osobą, która radzi sobie doskonale z dziećmi. Jest to osoba, która naprawdę dba o swoje dzieci. Dzieci mają co jeść, mają w co się ubrać, bardzo dobrze się uczą, mają świetne wyniki w nauce, więc takiej pomocy nam nie potrzeba. Jedyna kwestia to jest kwestia budowy domu. Wiele osób się pyta, dlaczego tego domu nie można wyremontować i czegoś dobudować, bo było wiele takich pytań. Bo są też takie, no nawet tutaj programy medialne widzimy takie, w których pomaga się wyremontować domy. Tak? Orientowaliśmy się od samego początku, czy się da. Natomiast kwestia tego domu jest następująca. Ten dom tak jak gdyby stanowi jedność, ale przedzielony jest na pół. W jednej części mieszka pani Dorota z dziećmi, natomiast w drugiej części mieszka ktoś inny. I chcąc cokolwiek zrobić, cokolwiek ruszyć, naruszamy jak gdyby tą drugą część domu. Własność po prostu czyjąś, tak? I niestety nie ma możliwości czegokolwiek tam dorobić, dobudować. Wyremontować. Zresztą to jest też zrobione z takiego materiału, że jedna nawet ekipa, która przyszła zorientować się, jak to wygląda, jak chcieliby cokolwiek dobudować, to po prostu te ściany się burzą. I nie ma możliwości do budowania czegokolwiek, albo ruszenia czegokolwiek, nawet dachu, więc tutaj ta sprawa odpada, orientowaliśmy się na samym początku. Dlatego budowa domu. A jaki jest dom? To jest około 100 metrów, to nie przekracza 100 metrów ten dom, także w takich tutaj... Czyli jest szansa, że i to duża szansa, tak? W zasadzie już granicząca z pewnością, że każde z dzieci będzie miało wreszcie taki przysłowiowy swój kąt po prostu. Tej akcji pomocowej towarzyszą także, to jest nie tylko zbiórka pieniędzy, ale też akcje towarzyszące, tak? Tak. Powiedzmy może coś na ten temat, bo był koncert niedawno, jest kolejny pomysł na zebranie funduszy. Nasza fundacja co roku organizuje koncert charytatywny pod hasłem I Ty możesz pomóc. I ten koncert zawsze organizujemy na przełomie listopada i grudnia. Jest to koncert, na którym zazwyczaj zbieramy środki dla naszych podopiecznych. W tym roku również to się odbyło. Chcieliśmy zebrać środki właśnie dla pani Doroty. Zebraliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy właśnie na licytację. Koncert odbył się troszeczkę w innej formie. Wiadomo, ze względu na pandemię zorganizowaliśmy go online. Wsparło nas wiele osób, między innymi Kordian, Wiolka Marcinkiewicz, Przemek Lipień, duet Vis-a-Vis. Natomiast chcieliśmy zorganizować licytację tych obrazów. Natomiast ze względu na dosyć ciężkie warunki techniczne, bo licytacja online jest troszkę uciążliwa do zorganizowania też technicznie. Natomiast w przeddzień koncertu dostaliśmy również wiele ciekawych rzeczy, które moglibyśmy również licytować. I tych rzeczy nam się nazbierało dużo. Dlatego postanowiliśmy zorganizować taki bazarek, który będzie jeszcze jakiś czas na naszej stronie internetowej i na Facebooku.
i będzie można zakupić, zlicytować głównie obrazy przekazane przez sądeckich artystów, ale nie tylko obrazy, bo tam są różnego rodzaju vouchery, więc można sprawić komuś przyjemność, albo też sobie, bo tych obrazów jest naprawdę dużo. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, które nam przekazywały właśnie te wspaniałe dzieła. Czyli na profilu facebookowym fundacji będzie dobrze, możemy szukać i coś Dokładnie. Ciekawego znaleźć. Oczywiście wszystkie fundusze przekazane na ten jeden cel, tak rozumiem? Tak, wszystkie fundusze będą przekazane właśnie na budowę domu dla pani Doroty. To trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję za obecność w studio, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że pomoże w zdobyciu kolejnych środków finansowych na to, aby rzeczywiście ten dom jak najszybciej powstał i żeby ta rodzina mogła do niego się przeprowadzić. Moim widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.